15 lat, jak milicjant przystawiał mi pistolet do głowy i mówi, gnoju takiego jak ty, to trzeba zabić. Dla mnie człowiek nie miał wartości. Dlaczego Gepard? To pseudonim pochodzi od momentu takiego w więzieniu, gdzie człowiek, który coś do mnie powiedział, a ja byłem akurat na łóżku, na górze leżałem i w takim szybkim tempie, tak szybko wyskoczyłem do niego i to był skok z góry, że wszyscy, którzy zobaczyli, to powiedzieli, że skoczył jak gepard. Człowiek, który spod Poznania, który był pedofilem, mordował chłopców, jego straszyli mną, nie? Mówili, że puszczą go ze mną na spacer, a ze mną na spacer jak puszczali, no to wiadomo co było, nie? Tak go straszyli, że ten człowiek popełnił samobójstwo, powiesił się. Pierwszy raz złamałem prawo, kiedy ukradłem koleżance kanapki. Byłem bardzo głodny, nie mieliśmy w domu pieniędzy, nie mieliśmy co jeść. I wstydziłem się jej powiedzieć, żeby mi dała, poczęstowała mnie. Pamiętam, jak te kanapki na przerwie jadłem, ze łzami w oczach, strachu, w lęku, żeby tylko mi nikt nie złapał. Później zaczęły się drobne kradzieże, później włamania. Kiedy miałem 14 lat, trafiłem do więzienia. Trafiłem na celę, na której było dwóch przestępców, dwóch recydywistów. Oni mnie nauczyli, jak kraść, jak rabować, żeby mnie nie złapali. Od dziecka traktowano mnie jak zło konieczne, że byłem nikim. Na własne oczy widziałem, jak na moich oczach gwałcono moją mamę, jak maltretowano, bito. Jak zamykali mnie na policję, to musiałem milczeć. Bili mnie, bili, ale jak nic nie mówiłem, wtedy mi dawali spokój. Przykuwali mnie do kaloryfera rozpalonego, gorącego, gdzie parzyło mi się ciało, tak? Tłukli mnie po jądrach, po prostu znęcali się nade mną. Ja pamiętam, jak uciekłem z zakładu poprawczego z takim kolegą z Grudziądza. Jak nas złapali, to byliśmy podejrzani o morderstwo. Z miesiąc czasu tam siedziałem, czwarta w nocy przychodzili, bili, znęcali. I to chyba szczęście od Boga naprawdę, że złapali prawdziwego sprawcę. Rozboje, kradzieże, potem pojawił się gang. Bardzo słynna grupa Oławska. I tak się zaczęło właśnie od handlu właśnie, między innymi z Rosjanami, i bronią, i paliwem. Było nas 40 osób, żyją 4 osoby tylko. 25 lat w sumie spędzone w więzieniu. Jak pan ten czas wspomina? Bardzo źle. Najgorszemu wrogowi nie życzę, żeby był w tym miejscu. Pamiętam człowieka, gwałcili go, a na drugi dzień popełnił samobójstwo, powiesił się. Mnie się bali, byłem nieufny, bardzo agresywny. Byłem pobity przez funkcjonariusz. Przyszli do mnie i mnie strasznie skopali. Pękło mi oko, leżałem w szpitalu. Zrobili mi wycinek, okazało się, że mam raka czerniaka. Wyrok śmierci zapadł, nie? Kiedy przyjechałem do więzienia, to właśnie miałem próbę samobójczą, rzuciłem się w szyby. Kiedy w pana życiu, w którym momencie pojawił się Bóg? Informacje miałem. Mój ojciec mówił o Bogu, chodził do kościoła, wznosił ręce, wszyscy go znali. Jak wchodził pan Janek, kelner, to mu się bardziej kłaniali niż proboszczowi, no bo pan Janek, który był cinkciarzem, który trzymał wszystko w ryzach, w łapach, ale nikt nie wiedział, co się dzieje w jego domu, że przychodzi pijany, bije mamę, bije nas. I ja się zamknąłem na słowo Bóg, nienawidziłem w ogóle. Aż do momentu, kiedy człowiek, który siedział w więzieniu i on postanowił, że powie mi o Chrystusie na spacerze. Miałem chyba 7 prób samobójczych, nie mogłem umrzeć. I postanowiłem, że wyjdę na spacer, zabiję jego albo strażnika i wtedy z koguta będzie do mnie strzelał, bo będzie musiał. Wtedy muszę zginąć. Kiedy wychodziliśmy razem na spacer, ten człowiek w którymś momencie do mnie podchodzi i mówi do mnie, że mnie Jezus kocha. No i ja z nim pocisnąłem, wyzwałem go, a on znowu podchodzi do mnie. I znów mi mówi to same słowa. Ja tego człowieka zacząłem bić. Zacząłem go tak strasznie bić, katować go. Mnie na dźwięki zabrali, będąc na celi dźwiękoszczelnej. Cały czas słyszałem słowa, Jezus Cię kocha, Jezus Cię kocha. Aż przyszedł dzień, kiedy musiałem paść na kolana,
bo miałem znów próbę samobójczą, podrżnąłem sobie gardło. Leżąc w więzieniu na łóżku więziennym, zacząłem walić pięściami w ścianę i krzyczeć, czemu ja nie mogę umrzeć. No podrżnąłem sobie żyły i już odchodzę. I uratowali mnie. Aortę sobie przeciąłem. I takie olśnienie przyszło do mnie i mówię, Panie Jezu, jeżeli to jest prawda, co ten człowiek mi powiedział, pomóż mi. Padłem na kolana, zacząłem pokutować, wyznawać moje grzechy i winy. Gdzie był Bóg, kiedy robił Pan te wszystkie złe rzeczy? Kiedy ja te wszystkie złe rzeczy robiłem. On był przy mnie po prostu. Ja muszę wybaczyć też tym, którzy mnie skrzywdzili i prosić o przebaczenie tych, których ja skrzywdziłem. Cię kocham wszystkich ludzi. Prokuratorów, sędziów, policjantów. Mam bardzo wielu przyjaciół. Mam spokojne sny. Mam czyste sumienie. Modlę się o Leszka Millera, aby się nawrócił. Też o Bucianowskiego. No i modlę się też o pana Jarosława Kaczyńskiego. Chciałbym się z nim spotkać. Bardzo chciałbym, naprawdę. Chciałbym mu opowiedzieć moje świadectwo i powiedzieć mu, że Pan Jezus go bardzo kocha.